Posłowie interweniują w sprawie konfliktu w Kolejach Śląskich, który wybuchł 2 miesiące temu po tym nagraniu. Ja, jak i większość pracowników drużyn konduktorskich uważa, że nie jest fajne podniesienie kwoty za wystawienie biletów pociągu z 5 do 10 zł. Takie sprostowanie nagrał jeden z pracowników spółki należącej do województwa śląskiego. To odpowiedź na zmiany w taryfie, które weszły w życie od 11 grudnia. Bilety Kolei Śląskich podrożały wtedy dla osób korzystających z kas i kupujących je u konduktora. Poza tym wzrosła dwukrotnie opłata dodatkowa za wystawienie biletów pociągu. Spółka opublikowała zdjęcie z kilkoma pracownikami, które miało pokazywać, że załoga w pełni zgadza się ze zmianami. Jeden z pracowników wytknął jednak pracodawcy kłamstwo. Na zdjęciu, które jest widoczne na naszym fanpage'u, oprócz osób, które tam się znajdują, jest, uwaga, 4 pracowników drużyn konduktorskich. Przypominam, że jest nas ponad 300. Choć otrzymał już dokumenty dotyczące wypowiedzenia, swojego zdania nie zmienił. Wchodząc do pociągu, ten podróżny, patrząc na mnie, na kierownika pociągu, czy na konduktora, który by przeczytał tą informację, już jest do mnie wrogo nastawiony, bo myśli sobie, to jest ten, który popierał to, żebym ja płacił 10 zł za wydanie biletu w pociągu, a nie 5. A tak nie jest. My się z tym tutaj nie utożsamialiśmy, nie zgadzaliśmy, więc tylko i wyłącznie dlatego zaistniało to sprostowanie. Przez sprostowanie opublikowane w sieci pan Tomasz może stracić pracę. Dlatego dzisiaj politycy lewicy ogłosili, że będą interweniowali w tej sprawie. Doszło do konfliktu władz z częścią pracowników, ale także ujawniły się bardzo negatywne tendencje, jeżeli chodzi o relacje pracownicze w Kolejach Śląskich. Prezes spółki i marszałek województwa śląskiego otrzymają pismo, w którym posłowie żądają wyjaśnień. Dyscyplinarne zwolnienie działacza związkowego objętego ochroną byłoby po prostu bezprawne. Niestety w Polsce to się zdarza, że pracodawca myśli sobie, wiem, że to jest nielegalne, ale zwolnię związkowca, najwyżej sąd pracy przywróci go do pracy po 3 latach, a związek się rozpadnie. Nie ma na to naszej zgody, dlatego mówimy teraz, ostrzegając, że będziemy reagować. Koleje Śląskie na razie nie odniosły się do pisma, bo jeszcze go nie otrzymały, ale spółka potwierdza, że ma zastrzeżenia do publicznych wynurzeń pracownika. Jeśli ktoś łączy przynależność z daną firmą i wypowiada się w sposób oficjalny, który może być traktowany jako nieoficjalny i na odwrót, nieoficjalny jako oficjalny, to należy zbadać, czy tutaj nie doszło na przykład do przekazu, który mógłby wprowadzić w błąd pasażera. Pracownicy, którzy w ten sposób się zachowują, mogą zostać wezwani do złożenia wyjaśnień. W związku z poselską interwencją teraz również spółka będzie musiała wyjaśnić swoje działania wobec pracowników. Chorzowska policja udostępniła dramatyczne nagranie z wypadku w Chorzowie. 32-letnia kobieta została potrącona przez tramwaj. W dłoni miała telefon, w uszach słuchawki, szła wzdłuż torowiska. Nagle, nie rozglądając się, skręciła wprost pod nadjeżdżający tramwaj. Cudem uniknęła śmierci. Do wypadku doszło w zeszły piątek. Wczoraj policja udostępniła nagranie z monitoringu. Dramat rozegrał się po południu na torowisku przy przystanku Chorzów AKS. Kobieta weszła bezpośrednio pod tramwaj linii 60. Na nagraniu widać, że wchodząc na torowisko nie rozejrzała się, czy nic nie jedzie. 32-latka z urazem głowy trafiła do szpitala. Potrącona kobieta nie była jedyną poszkodowaną w zdarzeniu. W wyniku awaryjnego hamowania ucierpiała też pasażerka tramwaju. 75-letnia mieszkanka Chorzowa upadła i doznała urazu kręgosłupa oraz nogi. Na razie nic tutaj nie ma, ale mają powstać nowe mieszkania. Tak prezentuje się planowane na granicy Sosnowca i Katowic osiedle. Kolejny inwestor chce skorzystać ze specustawy Lex Developer i wybudować około 100 mieszkań. Jak zwykle w przypadku takich inwestycji mieszkańcy są przeciwni. Czy to naprawdę jest tutaj potrzebne w tym miejscu? Z kolei, jeżeli chodzi o samą dzielnicę Szopinice i Burowiec, to jest straszny temat. My już teraz mamy mało zieleni, już teraz mamy mało miejsc. Deweloper w swoim projekcie zaproponował, że tak powiem, przestrzeń rekreacyjną o wielkości 2 szeregówek, które planuje wybudować. Mieszkańcy nie chcą tej zabudowy, bo osiedle ma powstać tuż za ich płotami. Poza tym wskazują, że taka inwestycja grupy Pietrzak uniemożliwi wykonanie zapowiadanej welostrady, która ma połączyć Katowice z Sosnowcem. Przeciwnicy osiedla rozdają w mieście takie ulotki. Choć welostradę widać nawet na wizualizacjach, to pokazują, że na mapie nie wygląda to tak kolorowo. I tu mamy zakręt 90 stopni jeden, 90 stopni drugi. Z całej inwestycji ścieżka
przepraszam, nie ścieżka, a welostrada została wypchnięta, tym samym nie spełniając parametrów welostrady. Wniosek dotyczący budowy mieszkań tuż przy tak zwanym osiedlu zimowym w Burowcu został złożony na początku tego miesiąca. Czasu na podjęcie decyzji jest niewiele. Liczony jest ten czas 60 dni, kiedy to Rada Miasta Katowice musi podjąć uchwałę. Od tego, co zadecydują radni, będzie zależało, czy grupa Pietrzak dostanie zgodę na budowę mieszkań. Jednak nie oznacza to, że welostrada w tym miejscu nie zostanie wybudowana. Najpierw musi powstać koncepcja. Ma zweryfikować, jaki jest stan prawny, jakie są możliwości prawne, możliwości finansowe i wszystkie te aspekty dotyczące właśnie powstania tego odcinka welostrady. I dopiero po przygotowaniu tego opracowania przez tą firmę, którą wybierze Metropolia do tego zadania, będziemy mogli tak naprawdę rozmawiać o szczegółach, o tym, jaki będzie przebieg tej welostrady. Na razie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otworzyła oferty w przetargu, który ma wyłonić firmę odpowiedzialną za wytyczenie połączenia Katowice-Sosnowiec. Mimo planów inwestora, Metropolia planów nie zmienia. Byliśmy w kontakcie również z projektantem, jeśli chodzi o to osiedle, które miałoby powstać na przebiegu drogi rowerowej. Mieliśmy zapewnienie, że będzie tam umiejscowiona 4-metrowa droga rowerowa, która będzie spełniała standardy welostrady. Wkrótce przetarg ma zostać rozstrzygnięty. W tym samym czasie może okazać się, która strona bardziej przekonała katowickich radnych. To oni będą musieli opowiedzieć się po stronie mieszkańców lub dewelopera. W wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii zginęło ponad 37 tysięcy osób. Ci, którzy przeżyli, potrzebują pomocy nie tylko medycznej. Dlatego dziś wieczorem szóstka wolontariuszy Fundacji Wolne Miejsce z Katowic wyruszy do Turcji, aby zaangażować się w pomoc potrzebującym. Mamy kontakt z naszymi przyjaciółmi z organizacji World Central Kitchen, którzy tam są, a czekają na nas, abyśmy mogli ich wspomóc i gotować więcej posiłków. Oni w tej chwili wydają około 7 tysięcy dziennie. My mamy możliwość 1000 porcji codziennie zrobić zupy, plus około 2000 porcji takich grillów, różnego rodzaju dobrych, ciepłych posiłków, plus kawa, herbata. Jesteśmy niezależni od prądu, mamy gaz, znaczy mamy gaz do grillów, mamy też ogień pod garem z drzewa, więc wodę też bierzemy z sobą, bo wiemy, że tam będzie ciężko cokolwiek dostać. I chcemy tam zostać tak długo, jak będziemy potrzebni. Akcję można wesprzeć, przynosząc dary w postaci środków higieny osobistej do sklepu Spichlerz w Katowicach. Fundacja szuka też nowych wolontariuszy, którzy będą w stanie wyjechać do Turcji, aby pomagać na miejscu. Dziś wolontariusze pakowali specjalne zestawy podarowane przez Katowice. W busiku znajdują się artykuły higieniczne, ręczniki, prześcieradła, koce. Coś, co będzie rozdawane dla osób potrzebujących, a na przyczepce mamy pomoc żywnościową. To nie pierwszy raz, kiedy Wolne Miejsce angażuje się w pomoc w sytuacji kryzysowej w innym kraju. Po wybuchu wojny w Ukrainie wolontariusze fundacji wyruszyli do Medyki, gdzie udzielali pomocy ofiarom rosyjskiej agresji. Wolontariusze, którzy tam gotowali, naprawdę mieli ciężko, było zimno, a oni mimo wszystko gotowali dla tych osób. Naszą nagrodą był uśmiech tych osób, bo widzieliśmy, że jeśli dajemy im ciepłe jedzenie, ciepłe kanapki, które były, te osoby odpłacały nam się uśmiechem i to, mi się wydaje, była dla nas naprawdę taka nagroda i takie szczęście w nas się budziło, że widzimy uśmiech tych osób, które doceniają to, co dla nich robimy, co nie zmienia faktu, że naprawdę jest ciężko. Osoby, które dzisiaj jadą do Turcji, wiedzą, na co się piszą. Są to naprawdę osoby też o mocnej psychice. Fundacja Wolne Miejsce chce jechać również do Syrii, gdzie także potrzebna jest pomoc. W tym momencie granice tego kraju są jednak zamknięte. Sosnowieckie egzotarium będzie droższe. Koszt zakupu zwierząt i roślin jest znacznie powyżej oczekiwań miasta. Według szacunków chodziło o ponad 70 milionów złotych. Wybrano już firmy, które dostarczą rośliny, zwierzęta oraz przygotują akwaterraria do zasiedlenia. W przypadku zwierząt do przetargu zgłosił się jeden zainteresowany. Był to sklep zoologiczny z Gliwic. Oferta, która została wybrana, znacząco przekraczała oczekiwania sosnowieckich urzędników. Podobnie było w przypadku roślin. Prace przy budowie Centrum Edukacji Ekologicznej egzotarium rozpoczęły się pod koniec 2020.
2020 roku. Nową atrakcję buduje konsorcjum Mostostal Zabrze, GPBH i Maximus ZBH. Ze względu na konieczność rozliczenia 12-milionowego dofinansowania inwestycja miała zostać zakończona do końca września zeszłego roku. Podpisano jednak aneks do umowy. Teraz miasto deklaruje, że egzotarium będzie gotowe pod koniec tego roku. O okazywaniu uczuć powinniśmy pamiętać nie tylko od święta. Ale skoro święto już jest, to większe skupienie na drugiej połówce mile widziane. Dzisiaj idziemy do kina na pewno, na film. Tak, na jakieś dobre jedzenie. No. A później zobaczymy, później zobaczymy. Też wieczór jakiś romantyczny na pewno. Do Nostru chcemy iść na koncert walentynkowy. Dzisiaj byśmy zaskoczeni właśnie z córką dostałą od męża kwiaty, białego misia i jeszcze takie kieszonkowe na jakieś fajne zakupy. Serduszka, czekoladki i pluszaki królują, ale walentynki to przede wszystkim kwiaty. Najbardziej kupujemy takie czerwone pojedyncze róże, ale robimy teraz takie flowerboxiki też z różyczką. Bardzo ładnie wyglądają w takie malutkie, akuratne. Mamy bardzo dużo bukiecików też w czerwonym kolorze, nie? Bo to jako od serca i mamy tulipanki czerwone, mamy różyczki czerwone, mamy goździk czerwony, czyli bardziej czerwony kolor przeważa. No i powiem tak, że róża to jest najpierwszy kwiatek na dzisiaj, czerwona róża. Osobom, którym kwiaty nie wystarczają, mogą wybrać bardziej odlotowy prezent. Zdarzają się klienci, którzy biorą po prostu czerwone serduszko do prezentu, ale zdarzają się też panowie, którzy świętują z rozmachem i to naprawdę jest już kilkadziesiąt serc. Klasyczne serce jest ponadczasowe, to na pewno, natomiast z roku na rok pojawiają się nowe wzory balonów, jakieś zabawne z buldoszkami, z kotkami. W tym roku mamy pudelka. Ci, którzy chcieli spędzić walentynki w mniej konwencjonalny sposób, mogli skorzystać z zakochanej Bany. Dzisiejszy kurs był szczególny, ponieważ tramwaj wrócił po dwuletniej spowodowanej pandemią przerwie. Miejsca były wypełnione po brzegi. Mamy sporo konkursów, mamy nagrody dla tych, którzy w jakiś sposób będą starali się zrobić coś więcej, aniżeli tylko po prostu przejechać się tym tramwajem, więc liczymy na inwencję. Do zakochanej Bany można było wsiąść pomiędzy katowickim rynkiem, Pętlą Słoneczną, a placem Karola Miarki. Po raz pierwszy tramwaj wyjechał na tory w 2014 roku.